daną szansę na grę w meczach o awans. Najpierw trzeba jednak skupić się na tym spotkaniu, znaleźć sposób na wygrywanie. To jest dziś najważniejsze. Drużyna postawi dziś na swoich. Zobaczymy. Będziemy mieli okazję obejrzeć spotkanie, które zostało zorganizowane na Düsseldorf Arena. Już niedługo pierwszy gwizdek. Najbliższe półtorej godziny spędzą Państwo w towarzystwie Jacka Laskowskiego i moim, czyli Tomasza Smokowskiego. Liczymy, że dzisiejszy mecz będzie obfitował w porywające akcje i piękne gole. W tak ważnym meczu spodziewamy się, że emocje sięgną zenitu. Wszystko wskazuje na to, że i dzisiaj czeka nas kolejna dawka emocji. Jeśli sięgną po zwycięstwo w tym spotkaniu, zagrają w meczach o awans. Nie będzie łatwo, stawka jest w końcu ogromna, ale jeśli chcesz się wspinać po szczeblach, musisz radzić sobie w każdych warunkach. Marcel. Okazja nie z tej ziemi! Trafia w słupek, zagrożenie nie minęło. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Puszcza grę sędzia, spójrzmy jak rozwinie się ta akcja. Przejmuje teraz piłkę ze spokojem po tym dośrodkowaniu. Ależ teraz podanie w uliczkę. No cóż, czymś takim raczej nie zaskoczą. Uwaga, bruśnie! Gdyby tę bombę zmieścił między słupki, jestem przekonany, byłaby bramka. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. Nie udało się utrzymać piłki. Sędzia dostrzega do przewinienia, ale pozwala grać dalej. McGregor. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Radzi sobie teraz z obroną. I wypunktowany. Tyle dalej. I będziemy mieli rzut rożny. A zatem strzela. Brawo! Fenomenalna interwencja. Ale podanie przejęte. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. I piłka za linią końcową. Ale zaraz może być groźna wrzutka z rzutu rożnego. Ależ teraz okazja, ależ było blisko. Piłka przechodzi jednak obok słupka. No, ładnie się złożył do tego strzału. Ciekawie budują teraz tę akcję. Są coraz bliżej pola karnego. Gdyby nie dobry blok obrońcy, mogłoby być gorąco po tej centrze. Rzutka w pole karne. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Znowu mają piłkę. Dobra piłka na dojście. Może teraz ruszyć wzdłuż linii. Tam jest miejsce. Ależ teraz wspaniała interwencja w obronie. Było bardzo groźnie. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny.
poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Znowu są przy piłce. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Zagranie w pole karne. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Rozsądnie budują akcję, próbują sforsować obronę. Teraz strzał z dystansu! Tak! Co on teraz zrobił? Z takiej odległości! Spójrzmy raz jeszcze, jak doszło do zakończenia tej akcji i dlaczego strzał z dystansu to był znakomity pomysł. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Lat. Takie podanie nie miało szansy dojść. Mija teraz bez kłopotu. Posyła piłkę w szesnastkę. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Rzuca teraz w szesnastkę. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Chwilowo alarm można odwołać. Kibice miejscowej drużyny na pewno mogą być zadowoleni z wyniku. Końcówka pierwszej połowy i wciąż są na prowadzeniu. Oglądamy zacięte i bardzo wyrównane spotkanie z dobrą postawą defensywy, zwłaszcza tej drużyny, czego odzwierciedleniem jest zero straconych bramek przy jednej zdobytej. Ona oczywiście może ostatecznie dać zwycięstwo, ale nie uprzedzajmy faktów. W drugiej połowie możemy przecież jeszcze zobaczyć dosłownie każdy scenariusz. Wolna flanka. Jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Ośrodkowuje teraz ze skrzydła, ale jednak ta piłka była zagrana zbyt blisko bramkarza. Nabija. Tak, teraz zbyt łatwa utrata posiadania.
Teraz ich kolejne rozgrywanie. Utrzymują się przy piłce. Sędzia stosuje korzyść. Ma wsparcie, by to rozegrać. Przejęte teraz bardzo niebezpieczne podanie. Brawo! Sędzia to widzi, ale wstrzymuje się z użyciem gwizdka. Jednak tracą teraz tę piłkę. McGregor. Nie udało się utrzymać przy piłce. Piłka wyszła. Wznowienie z autu. Wrzuca piłkę pod bramkę. No i mocno teraz. Zdecydowane wybicie. Ma teraz dobrą okazję. Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony dzieli się radością z kibicami. Tutaj dokładnie widać, że współczesna piłka nożna to nie tylko tiki-taka czy jakiś gegenpressing, ale też stare, poczciwe kick and rush. Takie zagranie z własnej połowy, dobre przejście do ataku i błyskawicznie zdobyty gol. I teraz mamy przerzut na drugą flankę. Najprościej teraz jak się da, byle dalej. Sędzia przerywa grę, był tam jednak offside. Nie, niepotrzebne to było. Utrata panowania i piłka poza boiskiem. Cudowna piłka, spójrzmy. Piłka dociera do adresata, będzie ciekawie. Proszę, mocne uderzenie. Zamysł był dobry, zabrakło trochę precyzji wykonania. Rzut z autu. Ładne minięcie, kolejna przeszkoda pokonana. Wrzutka w pole karne. Niestety, zepsute to rozegranie koncertowo. Dosyć na faul, ale za mało na kartkę. Sędzia dała tylko ostrzeżenie, ale każde kolejne takie wejście będzie karane surowiej. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Jedno ostrzeżenie sędzia już przyznała. Czy będzie druga żółta kartka? Sędzia nie ma litości. Druga żółta kartka. Od tej chwili będą grać w osłabieniu. Bardzo to było nierozsądne. Jak się ma żółtą kartkę, to trzeba uważać. Wybicie i po groźnej akcji. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Ma stuprocentową szansę. Nie, jak się goni wynik, to nie można marnować takich sytuacji. Tak, a była to świetna okazja, by wrócić do gry. Na skrzydle pojawiło się miejsce. Proszę zobaczyć, zespół Football Friends rusza. Widzowie czekają na strzał. Nie, nie ma gola. Dużo było mocy w tym strzale, ale precyzji odrobinę mniej. Oj, świetne, prostopadłe zagranie. A jednak blokuje to. Wspaniale. Po tę piłkę wystarczyło się schylić. Ale teraz bardzo dobrze wygląda to podanie. Okazja przed nim teraz. Gol, proszę Państwa. Założę się, że jest już po wszystkim. Przegrywająca drużyna wygląda na całkowicie rozbitą. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Ciekawe teraz podanie nad linią obrony. Spójrzmy.
Świetne teraz przerwanie akcji, oddalenie zagrożenia. Po tym wybiciu będzie wrzutka z autu. I zdobywa piłkę, teraz tylko dobrze to rozegrać. Tak, gol! Ale niestety, to już chyba za późno. Przegrywają wysoko, trzeba było wziąć się do roboty o wiele wcześniej. McGregor. Sędzia pozwala kontynuować tę akcję. Dobry to był pomysł, ale jest spalony. I teraz przejmują piłkę. Fabio. McGregor. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego.